Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <Chef> papam Działanie Ducha Świętego w nauczaniu apostoła Pawła Katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 3 października 1990 roku. Znane jest wszystkim życzenie, którym święty Paweł kończy drugi list do Koryntian Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Jest to życzenie, które liturgia wkłada w usta kapłana na początku mszy świętej. Ów tekst mający wyraźne znaczenie trynitarne, wprowadza nazwę analizę zawartego w listach Pawła Apostoła przekazu dotyczącego Ducha Świętego jako osoby pozostającej w trynitarnej jedności z Ojcem i Synem. Tekst z Listu do Koryntian wywodzi się prawdopodobnie z języka pierwszych wspólnot chrześcijańskich, a być może z liturgii ich zgromadzeń. W tych słowach apostoł głosi jedność trójcy wychodząc od Chrystusa, który jako sprawca zbawczej łaski objawia ludzkości miłość Boga Ojca i udziela go wierzącym w komunii Ducha Świętego. Tak więc według apostoła Pawła Duch Święty to osoba, dziełem której jest komunia człowieka i Kościoła z Bogiem. Sformułowanie pawłowe wyraźnie mówi o Bogu trójjedynym, chociaż czyni to używając innych terminów aniżeli formułach sztu, przekazana przez Mateusza. W imię ojca i syna i ducha świętego. Przekazuje nam ona obraz ducha świętego taki, jaki ukazywało nauczanie apostołów, i jaki był obecny w życiu wspólnot chrześcijańskich. W innym tekście święty Paweł przyjmuje jako podstawę nauczania o duchu świętym bogactwo charyzmatów udzielanych w całej ich różnorodności, a zarazem w jedności, odpowiadającej strukturze wspólnoty. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Apostoł przypisuje duchowi świętemu dary łaski, charyzmaty, synowi jako Panu Kościoła, posługi, ministeria, Bogu Ojcu, który jest sprawcą wszystkiego we wszystkich, działania. Bardzo znamienny jest występujący tu paralelizm pomiędzy Duchem, Panem Jezusem i Bogiem Ojcem. Wskazuje on na to, że także Duch jest uznany za osobę boską. Niekonsekwencją bowiem byłoby wprowadzenie do ścisłego paralelizmu między osobami Ojca i Syna siły bezosobowej. Równie znamienne jest przypisanie w sposób szczególny Duchowi Świętemu bezinteresowności w udzielaniu charyzmatów. I wszelkich boskich darów człowiekowi i Kościołowi. Znajduje to kolejne potwierdzenie w dalszych słowach pierwszego listu do Koryntian. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Duch Święty jawi się zatem jako wolny i spontaniczny, dawca dobra w porządku charyzmatów i łaski, jako osoba boska, która wybiera i obdarza poszczególnymi darami kogo chce. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu. I dalej. Łaska uzdrawiania, dar czynienia cudów, proroctwo, rozpoznawanie duchów, dar języków i wreszcie łaska tłumaczenia języków. W ten sposób wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. Tak więc cała różnorodność darów, a zarazem ich jedność, ich współistnienie, pochodzi od Ducha Świętego. Wszystko to pokazuje, że Duch Święty jest Osobą istniejącą i działającą w Jedności Bożej, w Komunii Syna z Ojcem. Tę samą prawdę o Duchu Świętym jako Osobie w Trynitarnej Jedności. Ukazują także i inne fragmenty listów św. Pawła, w których punktem wyjścia jest ekonomia zbawienia. Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za Was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał Was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie ducha i wiarę w prawdę, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pisze apostoł w drugim liście do Tesaloniczan, wskazując im cel głoszonej przez siebie Ewangelii. Do Koryntian zaś mówi, zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego. Według apostoła Ojciec jest pierwszą zasadą uświęcenia, które Duch Święty przekazuje tym, którzy uwierzyli w imię Chrystusa. Uświęcenie w tajnikach duszy człowieka dokonuje się zatem poprzez Ducha Świętego, czyli osobę, która istnieje i działa w jedności z Ojcem i Synem. W innym miejscu apostoł wyraża tę samą myśl w sposób niezwykle sugestywny. Tym zaś, który umacnia nas wespół z Wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Słowa w sercach naszych wskazują na wewnętrzny charakter uświęcającego działania ducha świętego. Ta sama prawda, w formie bardziej rozwiniętej, znajduje się w liście do Efezjan. Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Następnie autor mówi do wiernych: Zostaliście naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Inne wspaniałe sformułowanie myśli i intencji świętego Pawła. Znajdujemy w liście do Rzymian, w tekście, w którym autor oznajmia cel swojej ewangelicznej posługi: by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą Duchem Świętym. Adresatów listu prosi zaś przez Chrystusa i przez miłość Ducha o wsparcie tej posługi modlitwą do Boga. Miłość jest szczególnym przymiotem Ducha Świętego, podobnie jak komunia. Z miłości tej płynie świętość która czyni ofiarę Bogu przyjemną. To także jest dziełem Ducha Świętego. Według listu do Galatów Duch Święty przekazuje ludziom dar przybrania za dzieci Boże, nawołując ich do modlitwy będącej modlitwą Syna. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Duch woła, a tym samym jawi się jako osoba, która przemawia z mocą, to on sprawia, że w sercach chrześcijan rozbrzmiewa modlitwa, którą Jezus skierował do Ojca w duchu synowskiej miłości. To Duch Święty czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i uzdalnia do synowskiej modlitwy. W tym punkcie nauka świętego Pawła jest tak bardzo bogata, że trzeba będzie do niej powrócić w przyszłej katechezie. Tymczasem możemy stwierdzić, że także w listach Pawłowych Duch Święty jawi się jako osoba boska żyjąca w trynitarnej jedności z Ojcem i Synem, Duchowi Świętemu apostoł przypisuje w sposób szczególny dzieło uświęcenia. Duch jest bezpośrednim autorem świętości dusz. On jest źródłem miłości i modlitwy, w której wyraża się dar boskiego usynowienia człowieka. Jego obecność w duszach jest zadatkiem i początkiem życia wiecznego.